Cześć wszystkim. Jakbym mówił niewyraźnie czy coś, to śmiało, możecie mnie poprawiać. To zaczynając najpierw o mnie, ja jestem bez prezentacji, więc u mnie będzie tylko slajd główny, jeśli w ogóle będzie. To tak, jestem Filip, jestem na 7. semestrze, więc całe moje życie kręci się teraz wokół pracy inżynierskiej. Nie powiem, żeby to było jakieś pasjonujące, ale jakoś idzie na razie, więc nie jest źle. Studiuję ZIP, to jest Zarządzanie Inżyniera Produkcji i teraz mam takie pytanie, czy ktokolwiek w ogóle słyszał o czymś takim? Jak słyszeliście, to ręka w górę. Super, są 3 osoby, jej, 4, mega. Ja się przyznam, że przed maturą, przed rekrutacją nic na ten temat nie wiedziałem. Tutaj wcześniej koledzy i koleżanki mówili, że jak się idzie na studia, to żeby iść na coś, co łączy się z pasją, żeby to była jakaś pasja. Złamałem ten stereotyp, poszedłem na studia nic na ten temat nie wiedząc, na temat tego kierunku, poszedłem totalnie w ciemno i powiem szczerze, tak mi się spodobało, że po pierwszym roku wyjechałem. Na pół roku wziąłem udział w Erasmusie, wróciłem i w sumie dalej mi się podobało, więc nie jest źle na tych studiach. Co ogólnie ZIP, czyli Zarządzanie Inżynieria Produkcji. Niektórzy rozwijają ten skrót jako zabawa i picie, czyli całe studia w pigułce. Pójdziecie, to się przekonacie. Ogólnie mój kierunek jest prowadzony przez 2 wydziały. Jest to Wydział Mechaniczny i Wydział Zarządzania, więc jeżeli coś się dzieje na którymś z tych wydziałów, to dotyczy nas. Jest to bardzo korzystne, szczególnie jeśli chodzi o dni rektorskie albo dziekańskie, bo i tu wtedy mam wolne. Taki przykład z życia, pierwszy tydzień tego semestru. Ja mam teraz zajęcia tylko w poniedziałki, we wtorki i w środy. W poniedziałki miałem dni rektorskie na jednym wydziale, więc miałem wolne. We wtorek miałem dni rektorskie na drugim wydziale, więc miałem wolne. A w środę były w ogóle wolne, bo były dni rektorskie na całej uczelni. Bardzo fajnie, mi się to podobało. I z 10 tygodni zajęć 1 mi już odpadł. Dlaczego ZIP? Tak jak wcześniej mówiłem, nic na ten temat nie wiedziałem. Wszystko skupiało się tylko wokół Politechniki. Taka tradycja rodzinna. W sumie teraz nie narzekam, no i się z tego cieszę. Jak dobrze pójdzie, już niedługo będę inżynierem. Trzymajcie kciuki. Co do rekrutacji, polecam się tym zainteresować trochę wcześniej, bo ja na 2 dni przed końcem składania dokumentów ogarnąłem się, że nie mam połowy dokumentów i cały jeden dzień spędziłem na bieganiu po różnych urzędach, po różnych lekarzach i tego typu rzeczach, żeby wszystko załatwić na czas. Nie jest to łatwe, nie jest to fajne, nie jest to wygodne. Uczcie się na błędach innych. Co do samych studiów. Cały przekój już mam za sobą, więc mogę dużo powiedzieć. Na temat pierwszego roku na przykład ogólne przedmioty, matematyka, fizyka, jakieś zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym stylu to idzie. I tak naprawdę na pierwszym roku wychodzi przesiew wszystkich studentów, czyli wtedy, jeżeli ktoś się tym interesuje, kogoś to zaciekawi, to zostaje. U mnie na kierunku ze 125 osób zostało 80, więc 45 osób po pierwszym semestrze już odpadło. No i to 80 osób trzyma się do tej pory, tam plus minus 5-10. Co do drugiego roku, tam już są trochę bardziej specjalistyczne przedmioty, już trochę bardziej idziemy w przedmioty typu mechaniczne, ale też pod zarządzanie typu zakładanie swojej własnej firmy, działalności, zarządzanie ludźmi. Jest to fajne, bo na 3. roku już wybieramy specjalizację, taką wstępną. Jest to specjalizacja technologiczna albo ekonomiczna i wtedy już można się zdecydować, czy chce się iść bardziej w swoją własną firmę i zakładanie swojej własnej przedsiębiorczości, czy iść w stronę tej technologii, tworzyć jakieś maszyny, remontować te maszyny, zajmować się w ogóle maszynami na produkcji. Do tych rodzajów zajęć typu wykład, laboratoria i ćwiczenia, no to już nie będę wracał. U nas dodatkowo dochodzą jeszcze projekty, czyli na przykład w tym semestrze mam zakładanie działalności gospodarczej od podstaw, w poprzednich semestrach na przykład tworzenie różnych maszyn, ewentualnie tworzenie jakichś części. Jest to dosyć ciekawe, czasami skomplikowane, zależy z jakim prowadzącym się ma. Co do prowadzących, bo to też jest temat rzeka, to już się różni trafiają. Czasami są fajni, czasami są niefajni. Niektórzy są tacy, którzy potrafią naprawdę zaciekawić, a niektórzy są tacy, że chodzi się na wykład, się rozwiązuje sudoku, albo więcej się po prostu wyczyta ze strony internetowej. Naprawdę, wierzcie mi. Są też prowadzący, którzy bardzo fajnie podchodzą do w ogóle systemu oceniania, bo uprzedzają wszystkim, pomagają to zaliczać poprzez dawanie pytań, zagadnień, ale są też tacy, którzy jak się poprosi o wykaz zagadnień, to wysyłają całego sylabusa, czyli 15 zagadnień, do czego dotyczył każdy wykład i z tego coś będzie. Najczęściej są to 2 pytania, więc no, trzeba umieć dużo, a jednak niewiele. ale trafiają się też tacy na przykład niefajni, że taki przykład z życia. Cały semestr na prowadzący mówił, że będzie zaliczenie pisemne. Wszyscy się przygotowywali. Tydzień przed zaliczeniem dowiedzieliśmy się, że to będzie zaliczenie ustne. Nie jest to fajny przedmiot. Prowadzący też nie był zbyt jakiś lajtowy. I w momencie, kiedy no tydzień nauki, po prostu tydzień wyjęty z życia, bo to egzamin. W momencie, kiedy przyszliśmy na egzamin, okazało się, że osoby, które mają powyżej 4 z ćwiczeń, mają przepisaną ocenę. Więc tydzień tak naprawdę zmarnowany trochę, no bo trochę wiedzy zostało, ale z drugiej strony no można było na inne egzaminy się pouczyć albo przedmioty. Co do praktyk. Praktyki mamy 2 razy obowiązkowe, po pierwszym i po drugim roku. Po pierwszym roku te praktyki mogą być gdziekolwiek robione, więc jeżeli studiujecie ten ZIP, możecie iść nawet, nie wiem, do kina i w kinie pracować, i jeśli wam to zaliczą jako praktyki, jakoś to piszecie, że to było związane z zarządzaniem, macie zaliczane. Więc tutaj jest duża różnorodność, chociaż ja polecam zawsze chodzić do jakichś firm produkcyjnych, no bo to się wiąże, że potem na przykład się dostaje ofertę pracy albo fajnie mogą współpracować z wami podczas pisania pracy inżynierskiej albo w jakichś projektach. Drugie praktyki już muszą być zrobione konkretnie pod produkcję, więc już jakaś firma produkcyjna. Dużo potem się z tego wyciąga na przedmioty, bo już się z własnego życia o tym wie, jak to wszystko działa, więc jeżeli prowadzący opowiada o jakiejś maszynie czy o czymś, a się pracowało w podobnym zakładzie, już się na ten temat wie praktycznie wszystko. I to nie jest teorii, tylko już takiej typowej praktyki. Co można robić oprócz studiowania? To tak jak wcześniej już było powiedziane, różnego rodzaju koła naukowe. Ja osobiście nie chodzę na żadne, ale wiem, że niektórzy moi znajomi na przykład poszli z koleżanki bardziej, bo był przystojny prowadzący. Więc można nawet na tej zasadzie chodzić. Chłopaki, żeby nie było u nas na naszym kierunku, jeśli chodzi o Politechnikę, no zazwyczaj jest takie stwierdzenie, że na Politechnice jest mniej dziewczyn, więcej chłopaków. Na moim kierunku jest więcej dziewczyn niż chłopaków, więc no, zawsze jest fajniej i zawsze możemy się tym szczycić wśród innych kierunków. To też jest ciekawe. Co do różnego jeszcze poza zajęciami są na przykład spotkania z przedsiębiorcami, dosyć częste. I takie w sumie zdanie od przedsiębiorcy, którego usłyszałem, to było kiedyś, że jak się składa CV na rekrutację, to prowadzący rzadko patrzy na to, jakie szkoły się skończyło lub jakie kursy, czy jaką uczelnię, tylko patrzy na to, ile tego było. Bo liczy się zaangażowanie, liczy się to, czy on w ogóle patrzy na to, czy komuś się chciało w tym brać udział, czy nie. Więc jeżeli macie jakiegoś różnego rodzaju projekty, właśnie praktyki w jakiejś, w ogóle praktyki lub staże z uczelni, to jeżeli macie taką szansę, to naprawdę chodźcie na to. To jest parę tygodni, parę miesięcy z życia wyjęte, ale no to jest tylko na waszą korzyść i to tak poważnie, poważnie. Co do pracy. Praca po studiach zachęcają, że, znaczy na uczelni zachęcają, że jest dziura po prostu na rynku pracy, na ludzi z naszym wykształceniem. Z doświadczenia powiem, że jest to racja, bo 2 razy byłem na praktykach, 2 razy zaproponowali mi pracę, tylko no w pełnym wymiarze godzin. Tego niestety nie idzie połączyć ze studiami, w każdym razie nie przez pierwsze 2 lata. Bo tutaj właśnie jak był plan zajęć, u mnie na kierunku zawsze jest 1 dzień w tygodniu wolny, bez względu na to, ile jest przedmiotów, zawsze jest 1 dzień wolny w ciągu semestru i na przykład już ten 6. i 7. semestr to już są naprawdę takie lightowe, to jest 5 czy 6 przedmiotów i zajęcia są na przykład 2 dni w tygodniu. I wtedy 3 dni w tygodniu już ma się luzu plus weekend, więc to już jest 5 dni i naprawdę wtedy można się zaciekawić pracą, jakimiś dodatkowymi rzeczami. Przydaje się to, no, z doświadczenia przydaje się. Co można robić? Można pracować na produkcji, już zaraz kończę. Można pracować na produkcji, można zajmować się jakimiś maszynami, planować w ogóle produkcję, jakoś organizować tą produkcję, organizować czas tej produkcji i wszystko w tym kierunku. Mam nadzieję, że was czymś zaciekawiłem, że w ogóle wiecie już, co to jest. Jak macie jakieś pytania, to śmiało zapraszam. Pa. Dzięki. Dziękujemy bardzo.